pierwsi lokatorzy wprowadzą się do byłego hotelu pielęgniarek w Suwałkach. Budynek przy ulicy Daszyńskiego 10 przeszedł gruntowny remont i ostatecznie został oddany do użytku. Zmienił się wygląd elewacji, powstały nowe parkingi, chodniki oraz plac zabaw. Na trzech kondygnacjach budynku powstały 54 mieszkania komunalne i socjalne o różnej powierzchni. W piwnicy natomiast znajduje się świetlica środowiskowa. Cała inwestycja opiewa na kwotę prawie 4 milionów złotych. Teraz trwają jeszcze ostatnie prace porządkowe, a od poniedziałku włączone zostanie ogrzewanie i prąd. W ciągu kilku najbliższych dni do nowych mieszkań wprowadzi się 48 rodzin. Marian Luto, dyrektor zarządu budynków mieszkalnych, uspokaja mieszkańców osiedla, którzy niepokoili się, że w tych lokalach sytuacja będzie taka jak na ulicy Franciszkańskiej. Zapewniam, że sąsiedzi nie mają powodów do obaw. Ci ludzie są przez nas sprawdzeni, dodaje. To znaczy, no mamy nadzieję, ponieważ tak, to są już mieszkańcy nasi sprawdzeni, prawie że, bo to są długoletnie umowy my mamy z tymi, którzy tu przechodzą, bo z różnych budynków mieszkalnych. Ci, którzy wyrazili zgodę i ci, którzy mają zasób jakiś finansowy, bo to jest o wiele droższe, ponad 3 zł metr kwadratowy powierzchni, a centralne ogrzewanie, a z budynków przechodzi z Noniewicza, z Sejneńskiej, no to tam przede wszystkim piecowe były ogrzewanie, czyli to, czynsz był o wiele tańszy. I dlatego mamy nadzieję, że skoro przychodzą do lepszego, to będą szanować to, co dla nich się przekaże. To głównie osoby starsze i rodziny z dziećmi. To zapewniam. Naprawdę to są już ludzie, dużo jest rodzin już w podeszłym wieku. Część rodzin jest młodych, czyli z dziećmi, ale uważam, że ci w podeszłym wieku no, doprowadzą do sytuacji takiej, że ktoś tam jak będzie młody rozrabiali, no to doprowadzę do porządku, no ale uważam, że uszanuję. Przykład jest już w budynku Daszyńskiego 27, gdzie w pierwszym etapie faktycznie było jakaś dewastacja, ale już w tej chwili naprawdę jest poszanowanie. Luto zapewnia, że ZBM będzie regularnie kontrolował lokatorów. Pracownicy przynajmniej raz w miesiącu będą odwiedzać mieszkańców i sprawdzać, jak dbają o nowe mieszkania. My co miesiąc tu będzie nasz pracownik obchodził. Tak jak na Franciszkańskiej, tak samo jej na Daszyńskiego, wtedy przy nowych budynkach.